Witajcie moi drodzy, Michał Bigora i porozmawiajmy o muzyce. Zapraszam Was na kolejny odcinek mojego vloga. Dzisiaj jest to vlog specjalny, bowiem mam specjalnego gościa, którym jest Wojtek Wojda, lider zespołu Farbenlehre, niezwykle zasłużonego dla polskiego rocka. Witaj Wojtek. Dzień dobry. Miło Cię zaprosić. Witam. Wojtek, w tym roku Wasza formacja obchodzi hucznie, bo dość intensywnie i dość aktywnie 35-lecie istnienia zespołu. O tym jeszcze porozmawiamy na koniec. Wrócimy do chociażby Waszych wydarzeń, które w tym roku wydaliście. Ale chciałbym, żebyśmy jako punkt wyjścia porozmawiali generalnie o punku. Nie tylko jako muzyce, ale generalnie jako ruchu. Powiedz nam, jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie na hasło punk? Ponieważ niektórzy uważają, że to jest tylko muzyka, przecież to jest element szerszego zjawiska społeczno-kulturowego. Generalnie rzecz ujmując, to punk rock, ten taki prawdziwy, ten taki korzenny, no to można mówić o latach 70. a nawet pod koniec lat 60. Iggy Pop i jego pierwsze dokonania razem z zespołem The Stooges i jego jakby też manifesty różnego rodzaju doświadczyły o tym, że zresztą o tym się mówi, że był ojcem chrzestnym punk rocka. Punk rock w Wielkiej Brytanii w latach 70. się rozwinął mocniej, w Stanach no mniej więcej równolegle. I oczywiście, że z jednej strony jest to muzyka punk rockowa, a z drugiej strony jest to pewnego rodzaju, może nie tyle, że ideologia, tylko filozofia życia, tak bym powiedział. Czyli spojrzenie przez pryzmat jednostki, przez pryzmat indywidualności na świat. Generalnie rzecz biorąc, robię to, co chcę, mówię to, co myślę i moje życie w moich rękach. No, mniej więcej tak w skrócie można powiedzieć o tej filozofii. Oczywiście, tak jak powiedziałem, coś, co się wywodzi sprzed 40-50 lat, no dzisiaj już trochę trąca myszką i dzisiaj nie da się ukryć, że to już nie jest nic nowego, nic świeżego. Raczej można powiedzieć, pewnego rodzaju wzorce są w jakiś sposób kultywowane po latach, ale to już też nie jest to samo, co na początku, bo wiadomo, że każda jedna filozofia, każdy jeden system postrzegania rzeczywistości ewoluuje wraz z upływającym czasem. I tak jak na przykład kiedyś dość istotnym elementem w subkulturze punk na początku były jakieś takie zjawiska zewnętrzne, czyli wygląd, ubiór i tak dalej, to dzisiaj to też już na plan drugi. Dzisiaj tak naprawdę to została już tylko filozofia, bo te wszystkie irokezy, te wszystkie ćwieki, skóry, no to już trochę trącają myszką i takim lekkim wykopaliskiem, w związku z powyższym ja już dzisiaj do tego nie przykładam takiej wagi, jak kiedyś, dawno temu, kiedy zaczynałem się tym interesować, a to był połowa lat 80. Więc to zjawisko, któremu ja poświęciłem trochę swojego życia i ta filozofia i muzyka, no ale tak jak powiedziałem, no dzisiaj to już raczej możemy mówić bardziej w czasie przeszłym niż teraźniejszym. To znaczy coś takiego jak ruch punk rockowy i tak dalej, to już dzisiaj rzeczywiście jest już marginalna sytuacja. To już jakby są ostatki. Natomiast filozofia ma to do siebie, że ona nie przemija i pewnego rodzaju założenia filozoficzne czy ideologiczne, które były aktualne 50 lat temu, też są, bo to nie jest moda. Ja chciałem powiedzieć, że punk rock, znaczy punk w ogóle jako ruch, ja nigdy nie postrzegałem w kategoriach trendów, w kategoriach mody, bo gdyby tak było, no to wiadomo, każda moda przemija i dzisiaj już byłoby po zawodach. Natomiast to jest sposób postrzegania rzeczywistości, a ten z upływającym czasem wcale nie musi przeminąć, może raczej ewoluować. Ja bym powiedział, że dzisiaj mamy do czynienia z ruchem ewoluującym. Dobrze o tym powiedziałeś, bo właśnie o tę ewolucję będę chciał w dalszej części rozmowy zapytać. Zgadzam się również z Tobą, że to Iggy Pop i The Stooges są takimi ojcami chrzestnymi, no pewnymi prekursorami, protoplastami punk rocka. Wiele osób niesłusznie uważa, New York Dolls i tak, jeszcze tak. Tam kilka innych, tak, Velvet Underground nawet. Tak. Ale niektórzy bardzo błędnie uważają, że punk rock się od Sex Pistols zaczął, przecież wiemy, że to nie do końca tak było. Natomiast powiedziałeś fajną rzecz. Sex Pistols zrobiła bardzo ważną rzecz z tym punk rockiem, bo oni jakby obudzili demona w tym ruchu. Nadali go spędu. Tak, no na pewno. To bez dwóch zdań. Natomiast powiedziałeś fajną rzecz. No, zwrócę uwagę, że Ramonsi powstali w 1974 roku. Tak. Czyli przed Pistolsami. To prawda. No, dlatego ja uważam, że czy Ramonsi, czy Iggy Pop, czy Exploited, no są zespoły, które no, wcześniej już... Exploited nie, ale akurat Ramonsi, Iggy Pop tak. Exploited później. Exploited to jest druga fala punk rocka.
Tak, ale miałem na myśli, że zrobili równie duże, jak te wpisów. A nie tak, tak, tylko że drugi faj. Tak, tak, mi chodzi jakby o znaczenie dla gatunku, to miałem na myśli. Dobra. A nie o datę powstania. Natomiast wróćmy jeszcze jakby do samego tego ruchu, do zjawiska, jakim jest punk. Ruch punk, tak jak powiedziałeś, to jest generalnie jakby takie cechy charakterystyczne, to właśnie jest taki non-conformist. Taka postawa sprzeciwu, mówię o tym takim rdzennym punku. Postawa sprzeciwu do, wobec no, szeroko... Ale postawienie na indywidualność przede wszystkim. Tak, do it yourself człowiek, tak zwane. Tak jest. Mhm. Do it yourself, czyli zrób to sam, non-conformist, postawa przeciwko powszechnym normom, czyli tak zwanym systemowi. Schematom. Schematom, tak jest. I to wszystko jakby przekładało się również na warstwę muzyczną, prawda? I na warstwę artystyczną. Na początku jednak... I bezkompromisowość też. Tak, ale zgodzisz się być może, mam nadzieję, z tym, że na początku jakby takim punktem wyjścia dla muzyki punkowej było to, żeby ta muzyka była niekomercyjna, jakby warsztatowo, no słaba, nie była to jakaś wirtuozeria wykonawcza, była stosunkowo prosta harmonia i stosunkowo proste aranżacje. Natomiast jak wiemy, trochę to ewoluowało. Dla wielu punk rock to jest po prostu taki bardziej agresywny rock and roll. Natomiast mnie ciekawi bardzo, jaka jest twoja definicja takiego korzennego punk rocka, muzyczna definicja. Ja bym się tak za bardzo nie spinał na jakieś definicje i na jakieś usztywnianie muzyki punk rockowej, dlatego, bo tak naprawdę to każdy postrzega to w indywidualny sposób i ja postrzegam indywidualnie, każdy inny, kto będzie mówił o punk rocku, też na pewno zauważy inne jakieś cechy charakterystyczne, więc na to nie ma definicji. No, nie ma czegoś takiego, co jest obiektywne, że obiektywnie punk rock to jest to, to i to, bo to... Ale na czym twoje spojrzenie? Moje spojrzenie, właśnie mówię, więc moje subiektywne spojrzenie jest takie, że ja się zgadzam z hasłem, które rzucili kiedyś Pistolsi, and you can be a Sex Pistol, czyli ty też możesz być jednym z nas, też możesz być Sex Pistolsem. Do tego nie potrzeba umiejętności, do czego potrzeba serce, bo umiejętności to jest rzecz, której można nabyć, to znaczy się pewne rzeczy się ma nauczyć, ale pasji do grania, do tworzenia, ducha tego, co się przekazuje i tego, co się tworzy, tego się nauczyć nie można. To się albo ma, albo się tego nie ma. Albo się chce coś przekazać i ma się do tego zapał, pasję, tak jak powiedziałem, albo tego nie ma. Jest jakaś koniunktura, jest jakieś myślenie o przyziemnych sprawach i materialnych. Więc to jest istotą rzeczy w punk rocku, czyli ta pasja, ta chęć tworzenia, ta chęć podzielenia się swoją opinią na pewne tematy z drugą osobą, ze słuchaczem. I rzeczywiście w pierwszych latach w tej fali punk rockowej, bo jednak o fali punk rockowej możemy mówić w Wielkiej Brytanii w latach 70. To nie były wyjątkowo wirtuozerskie formacje i wyjątkowo wirtuozi muzyczni, ale były też wyjątki, bo The Clash, którzy są uznawani do dzisiaj za wybitny zespół, jeżeli chodzi o i umiejętności i feeling, który mieli. Ale feeling to jest właśnie to, na co ja bym przede wszystkim zwracał uwagę w punk rocku. Feeling, czucie, pasja, zapał, to są ważniejsze rzeczy niż umiejętności. Bo tak jak powiedziałem, umiejętności się można w życiu nauczyć, można się wyszkolić, można poćwiczyć, ale pasji, zapału, energii prawdziwej, szczerej, spontaniczności. Tego się człowiek nie nauczy, jeżeli tego w sobie nie ma. Jeżeli nie ma takiej potrzeby dzielenia się swoim spontanem z innymi, to powodowało, że tak jak powiedzieli Pistolsi, w pewnym momencie takie hasło rzucili, no każdy mógł być jednym z nich. I te zespoły pierwsze punk rockowe, to wiadomo, że tam mówię, umiejętności dużych nie było, ale jednak kilka nagrań z tamtych czasów przetrwało próbę czasu, najtrudniejszą. Na przykład Ever Fallen in Love Buzz Coxów to jeden z najwybitniejszych utworów ostatnich 50-lecia, więc to też w tym punk rocku, tym prostym graniu też tam się pojawiły jakieś klasyki. Czy London Calling, czy Guns of Brixton, Clash'a, to są wszystko utwory. Czy Anarchy in Decay, najczęściej coverowany chyba utwór na świecie. No, poza Yesterday. I Fought the Love to nie jest utwór Clash'a. To jest utwór z lat 60. Nie, no to ja o tym mówię, mówimy o tym, że... Klasyki. Że idę Clash i ktoś, znaczy, nie to w koncertowym repertuarze. Clash zdecydowanie I Fought the Love wypromowało bardziej niż oryginalna wersja, to prawda. Natomiast, tak jak mówię, umiejętności nie były wtedy najważniejsze. Z czasem te późniejsze kapele punk rockowe już więcej przykładały wagi do brzmienia, do umiejętności, do grania, to prawda. Ale pierwsza fala punkowa to miała być przede wszystkim spontaniczna,
propozycja przekazowo-dźwiękowa. To pomówmy o kolejnych falach, o ewolucji gatunku. Skupmy się na dwóch dekadach, na latach 80. i na latach 90. Lata 80. to, jak wiemy, tak zwana nowa fala post-punk. Lata 90. to trochę renesans gatunku w postaci takich zespołów jak Green Day, Offspring, które trochę dodały, bym powiedział, takiego melodyjnego popu do klasycznego punk rocka. Dla mnie też ciekawym zjawiskiem i zespołem rodzaju jest Billy Idol, który właściwie ser punku nowocześcił, wprowadzając produkcję klubową i elementy muzyki takiej wręcz dyskotekowej. Elektro. Tak, elektro. Jak ty właśnie postrzegasz tą ewolucję w latach 80. i 90. na plus czy na minus? Ja się to nie do końca zgodzę z takim, z taką tezą, że Green Day, Offspring czy Bad Religion nagle umelodynili tą muzykę, dlatego, bo pierwsza fala punk rockowa, wymienię tutaj The Clash, Sex Pistols, Buzzcocks, Damned i parę jeszcze innych zespołów tego pierwszego strzału, że tak powiem, punk rockowego, to były Vibrators, na przykład, czy tam Chelsea, czy The Jam, to wszystko były zespoły, które grały bardzo melodyjnie. To później było tak, że druga fala punk rockowa, ta właśnie Exploited, Discharge, GBH, to było dużo mocniejsze granie, dużo bardziej agresywne, dużo bardziej hałaśliwe. A uważam, że to, co zrobił Green Day, Bad Religion, czy Offspring, ta fala kalifornijska lat 90., to był powrót do korzeni, czyli do melodyjnego grania. Tylko, że lepiej wyprodukowane siłą rzeczy. Tak. To oczywiście, no to wiadomo, że lepiej wyprodukowane, ale to raczej był powrót do korzeni, to nie było coś nowego w roku, bo jednak bardzo melodyjnie grały już te zespoły, nie wiem, za oceanem melodyjnie grali Ramonsi od samego początku. Więc to nie jest tak, że punk rock był na przykład hałaśliwy, a potem stał się melodyjny, bo takie tezy też słyszałem. Ty nie jesteś pierwszą osobą, która taką tezę stawia, że właśnie Green Day umelodyjnił tę muzykę. Nie, ja uważam, że ta muzyka w latach 70. była bardzo melodyjna. Wtedy, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, brakowało trochę umiejętności, brakowało trochę obycia z instrumentem chociażby. To prawda, ale zasada tej melodyjności już wtedy dominowała. Wymieniony przeze mnie zespół Trio The Jam, bardzo melodyjne granie. Buzzcocks, utwór w utwór, jakby to nazwał, to hit popowo. Sex Pistols to samo, na płycie Nevermind the Bollocks trudno znaleźć utwór, którego się nie da zanucić albo powtórzyć. Oczywiście. To samo jest The Clash. Z Demnet może trochę inaczej, ale generalnie rzecz ujmując, ta pierwsza fala była melodyjna. Później pojawiły się większe umiejętności, lepsze brzmienie, ale też więcej hałasu i więcej agresywności. Właśnie to mówię, Exploited, czyli druga fala punkowa. Exploited, UK Subs, GBH, Discharge, jeszcze potem to się wszystko jeszcze, z tego jeszcze się wyłoniły potem te hardkorowe, mocniejsze grindkorowe rzeczy. A w latach 90. był taki powrót do korzeni, tak jak mówię. Oczywiście nie wszystkim się to podoba, niektórzy twierdzą, że Green Day, Offspring, to już jest bardziej pop, czy Sum 41. Czy pop-punk. Czy pop-punk. Ale ja uważam, jak zwał, tak zwał. No to jeżeli to jest pop-punk, to Ramones też jest pop-punk. No to ja bym tutaj polemizował, czy to jest pop. Ja uważam, że to jest powrót do korzeni. Ja sobie chwalę te zespoły kalifornijskie, które się pojawiły w latach 90. Bo mi jest bliżej niewątpliwie do korzeni muzyki punk-rockowej, czy do tego melodyjniejszego grania. Może, tak jak powiedzieliśmy na początku, może trochę z lepszymi umiejętnościami, z lepszym brzmieniem, no bo jednak czas idzie do przodu i się nie stoi w miejscu. Ale generalnie idea na początku grania bardzo melodyjnego, takiego przystępnego i konkretnego przekazu bardziej do mnie przemawia niż te późniejsze hałaśliwe, agresywne tory, na które zboczył punk rock. Także ja jestem akurat zwolennikiem tego punk 77, o którym się tak mówi generalnie. To ja, zanim zadam Tobie pytanie kolejne, to małe sprostowanie. Ja generalnie też uważam, że moim ulubionym zespołem to jest The Clash i Sex Pistols punkowy, bez dwóch zdań. Natomiast mówiąc o tym, że trochę umelodynili czy Green Day, czy Offspring, miałem na myśli właśnie to, że jest lepsza produkcja i to, że sprawili, że ten punk był taki bardziej przystępny też dla zwolenników innych gatunków, przez to, że był taki, no bardziej bym powiedział... Ja się wiesz co, ja Ci powiem inaczej, to trochę inaczej wyglądało, dlatego, bo jak powstawały zespoły te pierwsze punkowe, to świat muzyczny przeżył szok. Dlatego, bo po erze lat 70. Led Zeppelin, Pink Floyd czy Deep Purple, czyli po erze zespołów, które robiły utwory po 6-7 Uriah Heep, King Crimson i tak dalej, rozbudowana muzyka do granic możliwości,
przemyślane aranżacje, dużo w tym kunsztu instrumentalnego, wystarczy Richie Blackmore, Jimmy Page, to wybitni instrumentaliści. No, wirtuozi praktycznie. Wirtuozi, dokładnie. I nagle tu się pojawia grupka młodzieńców po 16-17 lat, która hałasuje, która coś wykrzykuje, która chce coś wykrzyczeć, swój bunt. I mało tego, oni też stawali okoniem właśnie wobec tych wszystkich mainstreamów lat 70. To umówmy się, że pan by odpowiedział na to. Tak. Na te wszystkie reakcje. Reakcje na takie, na tego rocka symfonicznego, na tego hard rocka i tak dalej. To była odpowiedź. Dobra zgoda. I teraz tak. I wtedy to był szok. Dlatego moim zdaniem te zespoły wtedy nie miały za bardzo możliwości zbytnio się przebić. Aczkolwiek Pistolsom, jak wiadomo, się udało. Co prawda, po raz pierwszy w historii jakieś tam listy w Anglii pierwsze miejsce zostało ogłoszone, bo Pistolsi zajęli pierwsze miejsce, ale z racji piosenki God Save the Queen nie za bardzo można było o tym mówić głośno, więc po raz pierwszy w historii, puszczając listę przebojów, nie puścili miejsca pierwszego. Przemilczeli ten fakt, kto jest na pierwszym miejscu, a to oni byli. Także Pistolsi już udowodnili, że można wtedy było się przebić. The Clash to samo, też zrobili karierę za życia jeszcze swojego zespołu, bo jednak London Calling to była płyta wybitna, która gdzieś tam się przebiła też w tym świecie takim, powiedziałbym, mainstreamowym. Tak jest. Mm-hmm. Natomiast rzeczywiście wtedy to był bardziej szok i bardziej zaskoczenie niż takie wpuszczenie na normalny rynek muzyczny. Natomiast jak się pojawił Green Day, Offspring, Bad Religion, ludzie byli z tym oswojeni, już nie było żadnego szoku, nie było żadnego zaskoczenia. Po drugie, jak sam zauważyłeś, te zespoły już dużo lepiej brzmiały, były dużo lepsze produkcje, dużo lepiej to wszystko było zaaranżowane, przemyślane, również też wydane, opublikowane, wypromowane. No i stąd też te zespoły się dostały do mainstreamu. No, mówmy się, Green Day to dzisiaj jeden z lepiej sprzedających się zespołów na świecie, mimo że się wychodzi z punk rocku. Mało kto wie o tym, kiedyś Green Day grał koncerty w Polsce w Białymstoku i w Bydgoszczy. Tak. I na tych koncertach było niecałe 100. Mało kto wie, że też kiedyś N-Sync z Justinem Timberlake'em byli supportem przez Just Five na przykład, tak jak jeszcze był nieznany, to taka ciekawostka. No tego akurat nie widziałem. Widzisz, z innej wersji. Ale to tak małymi krokami będziemy zbliżali się do twojej formacji. Wspomniałeś zespół The Clash wielokrotnie, zresztą to jest mój ulubiony zespół punk rockowy. Nie chyba, to na pewno. No i jak wiemy, The Clash miało też czekać z innych gatunków, chociażby z reggae, które jest również tutaj bliskie. Ciekawi mnie to, czy właśnie to, że wy też czerpicie z innych gatunków muzycznych, było poniekąd inspirowane właśnie twórczością The Clash? W dużym stopniu. Znaczy, uznałem, że w momencie, kiedy sięgniemy po stylistykę reggową albo reggowatą, bo ja bym powiedział, że my nie gramy reggae, my gramy raczej utwory reggae podobne. Mhm. I reggae pochodne. Zresztą tak jak Clash, to też nie było klasyczne reggae. Punky reggae, jak tam to nazywałeś. Punky reggae zresztą tak to nazwał, żeby też było jasne. Tak to nazwał, bo Marley śpiewał z piosenkę Punky Reggae Party. Ale mówię o trasie, na której... Trasę nazwaliśmy tak, Punky Reggae Live. Dodam jeszcze, przepraszam, że z Wojtkiem rozmawiamy bezpośrednio przed koncertem, który dzisiaj gadał w remoncie w warszawskim w ramach właśnie trasy Punky Reggae Live wraz z takimi Mombo Analogsami i Zemkiem Kopatasem. Tak jest. I generalnie rzecz ujmując to, na pewno Clash był w jakimś tam, powiedziałbym, drogowskazem na to, że w tą stronę warto może coś zrobić. Ja już troszkę się dusiłem w tym takim sosie takiego ostrego grania. To już mi przestało, zaczęło mi trochę ciążyć i zaczęło mnie to nudzić. Jak każdy utwór powstał mniej więcej w podobnym bicie, w podobnej ilości decybeli i jakby energii przekazu. W związku z powyższym sięgnięcie po stylistykę reggową, czy tego reggę pochodną, to był pewien oddech, który pozwala nam dalej funkcjonować i cieszyć się muzyką. No, dla mnie to była jakby furtka wyjścia z pewnego getta. Które... Wyróżniać się bez wątpienia na tle innych zespołów. To już nie mnie ocenia, czy się wyróżniamy. No, ja mogę to ocenić. Czy się wyróżniamy pozytywnie, czy negatywnie. Natomiast na pewno nie baliśmy się tego kroku, a wiem, że niektóre zespoły raczej zamykają się w swoim getcie i starają się nie wychodzić poza pewne ramy, boją się jakieś oskarżenie o zdradę, o komercję, o to, że zaprzedali jakieś tam ideały i tak dalej. Ja akurat tego typu rzeczy mam głęboko w poważaniu, bo gramy już wystarczająco dużo, żeby nie musieć się przed nikim tłumaczyć z niczego. Robimy co chcemy, jak się komuś nie podoba, to trudno, jak się komuś podoba, to bardzo nam miło, bardzo sympatycznie. Chętnie dzielimy się z tym, co nam po głowie chodzi i z pomysłami, które mamy i
taką drogę wybraliśmy i taką drogą podążamy. Jeżeli ktoś idzie razem z nami, tak jak powiedziałem, jest nam bardzo miło. Jeżeli ktoś uważa, że nasze, że tak powiem, skręty w różnego rodzaju gatunki muzyczne są niedopuszczalne, no to jego problem, na pewno nie nasz. Ja się nie zamierzam z niczego tłumaczyć. Uważam, że to może nawet to był jeden z najlepszych ruchów zespołu Farbener, to, że sięgnęliśmy po inne gatunki muzyczne, bo to być może pozwoliło nam przetrwać 35 lat grania na scenie. Być może to właśnie spowodowało to, że dzisiaj możemy rozmawiać o 35-leciu Farbener. Może się czyli to sięganie po inne gatunki. Może się herbaty napisz, bo ci odpygnie. Zresztą ja też się nie napiję. Chwila oddechu. Jak wiecie, w moich rolach stawiam na pełen autentyzm i naturalność, więc to jest jakby jak najbardziej... Tak, herbata jest tak. Prawdziwa, a nie z playbacku. Tak jest. Dobrze, powiedziałeś o zespołach zagranicznych dla ciebie ważnych. A ja tylko jeszcze wrócę. Wiesz, z jednej strony Clash na pewno był jakimś tam wskazówką, ale nie tylko. Tak jak powiedziałem, ja potrzebowałem oddechu od takiego grania energetycznego, takiego bitowego typowo. I reggae było właściwą furtką. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że jakoś podpowiedział była twórczość Clash. To tak, przed tym nie będę uciekał. No dobrze, a jak wiemy, no lata 80. No to jest rozpis z kolei polskiego punk rocka. Które zespoły oczywiście poza twoim były dla ciebie takimi formacjami milowymi, najważniejszymi? Ja myślę sobie, że niewiele jest zespołów polskich, które przetrwały próbę czasu. To znaczy są kapele, które były dla mnie krokiem milowym, czy kamieniem milowym, jeżeli chodzi o polskiego punk rocka. Ale trudno jest im utrzymać do dzisiaj jakby wysoką formę. A taki zespół, który by utrzymał wysoką formę, to trudno mi taki przykład jakiś podać. Bo uważam, że no niestety najtrudniejsza walka przed każdym artystą to jest walka z czasem upływającym. I są zespoły, które były dla mnie kamieniem milowym na mojej drodze muzycznej, polskie również. Niektóre z nich istnieją, niektóre nie istnieją. Pamiętam koncert z 84 roku zespołu Deserter, który wcześniej jeszcze widziałem w 82 roku jako SS20. To był na pewno dla mnie bardzo ważny zespół w latach 80. Późniejsza twórczość Desertera mniej mnie jakoś już kręciła. Jeszcze w latach 90. uważam, coś tam można ciekawego odkryć w ich twórczości. No później już troszeczkę jakby skręcili takie rejony, które mnie mniej kręcą. Więc jeżeli chodzi o ten taki korzenny Deserter, to tak, jak najbardziej. Czyli te lata 80., 90., to jak najbardziej. Później rejestracja w latach 80., 90. też uważam, że to był jeden z takich zespołów, które na mnie wywołały duży wpływ i duże wrażenie zrobiły. Pamiętam też koncert Siekiery z 84 roku. Każdy, kto był wtedy pod sceną, nie może powiedzieć, że przeszedł obok tego koncertu obojętnie. To było zdecydowanie poważne zjawisko. Cały ten koncert. Ekipy z Puław. Natomiast później, jak wiadomo, oni poszli w nową falę, bardziej w takie granie zbliżone do Killing Joke i do takiego zimnofalowego grania brytyjskiego z płytą Nowa Aleksandria, ale ten koncert 84 rok to był dla mnie też dość istotny punkt zaczepienia, jeżeli chodzi o muzykę punk rockową. Mówimy o polskich oczywiście twórczości. No i jednym z niewielu zespołów, który ja uważam, że wygrywa wojnę z czasów polskich, to jest Kult. To jest kapela, z którą ja jestem zapamiętany od samego początku. Dlatego, bo na pierwszy raz na koncercie Kultu byłem w roku 85. I od tej pory uważam, że zespół się rozwija i zawsze ma coś ciekawego do przekazania. I gdybym miał wymienić jeden zespół, taki, który miał na mnie największy wpływ, jeżeli chodzi o polskich wykonawców, to byłby Kult. Zdecydowanie. Zresztą nieprzypadkowo w 86 roku zakładałem zespół. Pierwsze utwory, które graliśmy, to były covery jako Farbenere. I na pierwszym koncercie graliśmy same covery. Wśród tych samych coverów cztery kawałki Kultu. I to nie jest przypadek, że graliśmy utwór Wolność,
kaseta, Młodzi Warszawiacy i Totalna Militaryzacja. Takie cztery kawałki, pamiętam, na pierwszym koncercie Fardenere wykonywaliśmy Kultu. No i mówię, które i do dzisiaj... ciekawe, tylko są w repertuarze Kultu koncertowym, bo tak, nie grają. Tak, tak. I do dzisiaj, uważam Kult za najważniejszy polski zespół. Zgodzę się z Tobą, ja również mam ogromną słabość w tym do Kultu, bardzo ich szanuję. Uważam, że podobnie jak chociażby zawieszony w tym momencie Pilaf, ale jakby Pilaf się reaktywuje. Ja jestem oczywiście w tej trudnej sytuacji, że z większością muzyków się znam osobiście i czasami jakby osobiste relacje też przekładają się na sympatie wzajemne. No ale to tak już jest, jeżeli się w tym siedzi, w tym jest, w tym tkwi, no to trudno uniknąć tego typu sytuacji. Dlatego ja nie ukrywam, że Kult zarówno towarzysko, jak i muzycznie jest mi bliski. No chociaż zgodzisz się z tym, że muzyka Kultu no, mocno ewoluowała na przestrzeni tych prawie 40 lat. Ale nigdy nie zeszli poniżej pewnego poziomu. To prawda. To i na każdej płycie jestem w stanie znaleźć coś dla siebie. I to jest chwalebne. To na żadnym zespole nie byłem tak często na koncertach jak na Kulcie. W samych stronach byłem blisko 100 razy, więc zgadzam się z Tobą w zupełności. No ja najczęściej byłem na Farbenera, ale generalnie na Kulcie też byłem sporo. No na Farbenera też byłem chyba paręnaście razy, ale no, nie tak często jak na Kulcie. Wspomniałeś Siekierę, Dezertera, Armię, no wiadomo, klasykę polskiego punka. Armię nie wspomniałem, ale... Armię nie. Tak, ale Armię też szanowałem, ale generalnie to było dla mnie tylko takie pokłosie Siekiery tej starej. Ale dlatego powiedziałem, bliższa mi jest ta stara. Dlatego powiedziałem o Armii chyba, no bo bardzo lubię waszą wersję Niezwyciężony kawałka. Natomiast mówię o tym dlatego, że przecież wiele tych utworów wzięliście na warsztat po swojemu na płycie Projekt Punk. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba jakby bezpośrednią inspiracją do tego był koncert, który daliście na Woodstocku, czyli projekt Punk, prawda? Punk Rock Project. Przystanek Woodstock robi... Tylko skończę jeszcze myśl, dobrze? Tam z kolei też pokazaliście raz z różnymi gośćmi klasykę nie tylko polskiego, ale też światowego punk rocka w waszym wykonaniu. Potem powstała właśnie płyta z waszymi coverami utworów polskiej ekipy punkowej. I pytanie jest, czy myślicie o tym, żeby również taką płytę zrobić z zagranicznymi kawałkami? Więc uporządkujmy. Mhm. Jeżeli chodzi o projekt Punk, to całą odpowiedzialność za ten projekt należałoby skierować na Jurka Owsiaka, który tak. Kiedyś podczas tej eliminacji na przystanek Woodstock w Olsztynie, kiedy się spotkaliśmy, mówiąc kolokwialnie, namówił nas na to, żeby zrobić taki projekt Punk. I to chodziło o przystanek Woodstock. Wtedy zagraliśmy większość polskiego repertuaru, ale pojawiły się tam Drops of Tomorrow z repertuaru Vibrators, aczkolwiek my graliśmy to w wersji bliższej Exploited. Pojawił się Baskov, wspomniany Ever Fallen in Love. Chyba Anarchy in the UK też było, wydaje mi się. Anarchy in the UK, tak. Clash, Should I Say, Should I Go. Pojawiło się też, o ile pamiętam, Warhead, co nie wiem, się pojawiło, bo nie pamiętam. Ale wiem, że też się pojawił Green Day, też graliśmy na tym koncercie. Więc, no i, ale większość polskiego repertuaru. I w ślad za tym doszliśmy do wniosku, że oprócz DVD warto było pozostawić potem jakiś ślad audio. I wówczas pojawił się pomysł nagrania płyty Projekt Punk. I skoncentrowaliśmy się wtedy na polskich wykonawcach. Uznaliśmy, że jest tyle ciekawych polskich rzeczy, że nie ma co tego mieszać. Na Woodstocku, tak jak powiedziałem, to było wynikało trochę z ustaleń organizatorami przystanku, żeby to połączyć. Natomiast kiedy już robiliśmy płytę, to sami byliśmy sobie panami, sami decydowaliśmy, co na tej płycie będzie, więc wtedy zdecydowaliśmy, że polskie zespoły wystarczą na to, żeby tę płytę wypełnić. Natomiast pytasz o zagraniczne. Wiesz co, ja myślę, że Farmanere etap masowego grania coverów ma już ze sobą, bo wydaliśmy już dwie płyty z coverami. Jedna to była przy okazji 20-lecia, gdzie taka czarna płyta się okazała, jedna the best of, można tak powiedzieć, a druga same covery. Już wtedy sobie uświadomiłem, że mamy w repertuarze ponad 20 coverów. To jest dużo. A na projekt Punk doszło kolejne 20, więc ja myślę, że już limit coverów akurat zespół Farbenere w swojej dyskografii wyczerpał. I nie przypuszczam, żeby ktoś był w stanie mnie namówić na to, żeby zrobić składankę zachodnich zespołów punk rockowych. Chociaż wiadomo, że to mogłoby być coś fajnego, mogłoby to być coś inspirującego, ale tak jak powiedziałem, limit coverów ja już przynajmniej mam za sobą. No to zamykając jeszcze wątek zagranicznych zespołów punkowych, no to
Macie za sobą naprawdę imponującą listę zespołów, z którymi graliście wspólnie na scenie, które supportowaliście, chociażby wymieniane już przed nas Exploited, czy no nie wiem, Dietotelhausen, UK Subs, no można mówić o Jimmy'ach, tak, tak. Vibrators. New Model Army też wspomniane. New Model Army to ja uważam, że to jest jeden z najlepszych zespołów w historii. No właśnie chciałem się zapytać, który z zespołów, może inaczej, bo już mówiłeś, że były najlepsze, ale które jakby takie... Czyli New Model Army to trudno określić punkrokowym zespołem, to jest zespół, który gdzieś tam może korzeniami w jakichś tam post-punku gdzieś tam siedział. Natomiast ja uważam, że Niebo dla Armii to jest jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki i jestem dumny z tego, że mogliśmy grać z nimi koncerty w Polsce. A miałeś okazję usłyszeć ich opinię na wasz temat? Tak. Jak ona była? Tak, nie tylko, że opinię, tylko poznaliśmy się i nawet można powiedzieć, w jaki sposób utrzymujemy kontakt. Justin Sullivan po koncercie w Warszawie się pochlebnie wyrażał na temat naszego koncertu. Mówił, że dużo dobrej energii. I że no bardzo, no generalnie jego główna recenzja to było, że bardzo energetycznie. Natomiast basista Kerry Monger, pozdrawiam, gdyby nas kiedyś tam zobaczył. Byłoby miło. W tym wywiadzie. Kerry Monger ma żonę Polkę. Elizabeth. I Ela jest w jakiś sposób zainteresowana twórczością Farbenera jeszcze zanim została żoną basisty New Model Army, więc można powiedzieć, że kiedy on jechał na koncert z nimi, który grali w Polsce i kiedy my supportowaliśmy, to już wiedział mniej więcej, kto będzie przed nim grał. I dlatego on, jak byliśmy na koncercie, to z dużym zainteresowaniem oglądał nasz koncert, bo tak jak powiedziałem wcześniej, miał jakąś tam zaanonsowaną sytuację związaną z Farbenerem. I on zdecydowanie może najwięcej powiedzieć o naszej twórczości, bo pozostali muzycy widzieli tam po 3-4 kawałki, a co mnie wcale nie dziwi, bo jak ja gram z supportami, też tak to mniej więcej wygląda, też zawsze jestem w stanie zobaczyć tam jeden, dwa utwory supportu, nie więcej, bo się przygotowuję wtedy do swojego koncertu, więc to jest dość naturalne. W ich przypadku, tak jak powiedziałem, to była taka sytuacja, że basista akurat zainspirowany przez własną żonę z uwagą wysłuchał całego naszego koncertu w Warszawie. A czy mu się spodobało, trudno powiedzieć, natomiast powiedział, że tak oczywiście, ale sądzę, że coś musi w tym być, dlatego, bo koszulkę, którą sprezentowaliśmy, Stacja Wolność, nosił na koncertach New Model Army w Barcelonie, w Budapeszcie i w Londynie, więc wydaje mi się, że jednak chyba coś mu przypadło do gustu to Farbenere, skoro założył naszą koszulkę, bo koszulka to jest taki element merchu, że albo się z czymś identyfikujesz, tak, albo nie. Nie założę koszulki zespołu, w którym się nie identyfikuje, więc oczywiste jest, że jeżeli założę naszą koszulkę, to w jakiś sposób musiało mu się to podobać. Czyli reasumując, chyba nie mają najgorszego zdania na temat Farbenera. Jak będę miał okazję, na pewno o to ich zapytam kiedyś. Natomiast nie wiem, czy Wojtek widzisz, mamy tutaj zegar i już nam się powoli kończy czas, więc pozwolisz, że zadam Ci ostatnie pytanie. Tak jak mówiliśmy od samego początku, świętujemy 30-lecie, zaświętujecie je bardzo aktywnie, zresztą no, zawsze byliście bardzo aktywnym koncertowym zespołem. W tym roku wydaliście dwa wydawnictwa, chociażby takie kompilacyjne, czyli pieśni XX wieku, gdzie wzięliście na nowo na warsztat utwory waszych pierwszych czterech płyt. Wydaliśmy też płytę akustyczną na wideo. Tak, to tam to było dodatek. I DVD. W wersji deluxe, tak? O ile się nie mylę. Nie. Akustyczny winyl to jest akustyczny winyl, a dodatkiem było DVD akustyczne. Mhm. Ale najnowszym wydawnictwem jest też składanka Friend for Friends, gdzie nami artyści kupują wasze wersje, znaczy ich wersje waszych utworów. Właśnie znani bym to, ja bym inaczej to powiedział, zaprzyjaźnieni nami artyści. Jedni są znani, drudzy są mniej znani. Na przykład Big Sis jest powszechnie znany zespołem tutaj. Na przykład 33-300 Leśne Ludzki trochę mniej. To już mniej, to już tak. Więc tak. Ja myślę, że tam są i znani, i mniej znani, natomiast wam znani. Zaprzyjaźnieni. Tak. Wam znani. O, to na pewno. Chciałbym coś powiedzieć po prostu o tych wydawnictwach i również o tym, jak Ci się wykonuje te utwory z pierwszego wydawnictwa, czyli te nowe podejście do starych kawałków. W studiu było dużo zabawy z tym, dlatego, bo to są utwory, które jedynym elementem łączącym te kawałki z zespołem Farbenera dzisiejszym to jest moja osoba, dlatego, bo tylko ja je nagrywałem. Wszyscy pozostali muzycy Farbenera obecnie grający w XX wieku w tym zespole nie grali. Jesteś jednym poza tym członkiem zespołu, który jest od początku. Tak, tak, ale chodzi o to, że akurat te piosenki to są z pierwszych czterech płyt. A te pierwsze cztery płyty nagrywał zupełnie inny skład. Czyli poza mną żaden z obecnych muzyków nigdy z tymi utworami się nie stykał. Więc to dla nich była duża przygoda i też duże wyzwanie.
Generalnie płytę robiliśmy w ciężkim czasie pandemii. Czyli mieliśmy z jednej strony na to dużo czasu wolnego. Dzięki temu też mogliśmy dopracować tą płytę wyjątkowo skrupulatnie, wyjątkowo dokładnie. Na nią posiedzieć i się przyłożyć. Więc tutaj na płycie pieśni XX wieku nic nie wyszło przypadkiem i nic nie wyszło w pośpiechu, tylko raczej wszystko było przemyślane, wszystko było przeanalizowane. Bo tak jak powiedziałem, pandemia stworzyła nam warunki do tego, żeby na spokojnie, skrupulatnie i dokładnie to wszystko sobie poukładać. Więc dużo zabawy z tym materiałem. Na koncertach jeden utwór się sprawdzał bardziej, drugi mniej, ale to było do przewidzenia. Ludzie, publiczność generalnie, to jest stara prawda życiowa jeszcze zawarta w filmie Race, lubią te piosenki, które znają. Jak może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę, więc ludzie, którzy znają nowsze płyty, no to na koncertach, jak gramy te starsze, to raczej widać taki element wyczekiwania na coś, co znają. A z kolei ci, którzy podchodzą z sentymentem do starej twórczości Fary Bennera, bardzo chętnie proszą o te kawałki właśnie z płyty pieśni XX wieku na koncertach. Więc mówię, na koncertach była różnie, natomiast zabawa przy płycie była przednia. I uważam, że niektóre utwory dostały nowego życia. Niektóre specjalnie nie przerabialiśmy, bo uważaliśmy, że lepsze jest wrogiem dobrego. Jak na przykład utwór Egoiści, który w oryginale całkiem nie najgorzej się prezentował, to nie było sensu go wywracać do góry nogami. Ale są też utwory, które moim zdaniem nie przetrwały próby czasu i wymagały tego, żeby je zupełnie na nowo postawić, na nogi. Takie jak chociażby Portrety, takie jak Wojna nie żyje, czy Emigranci. Więc mówię, zabawy było z tym dużo. Myślę, że powstała płyta, która trochę inne światło, takie bardziej współczesne, rzuciła na te stare nagrania. I ona też, i te nowe wersje udowadniają, że zespół ewoluuje, zespół się zmienia. A te stare utwory nie były takie złe, tylko nie zawsze w tamtym czasie mieliśmy umiejętności, żeby je dobrze nagrać i zarejestrować. Bo dzisiaj po latach one brzmią dużo bardziej świeżo i dużo bardziej nowocześnie. Jeżeli chodzi o pozostałe wydawnictwa, no płyta akustycznie wyszła teraz na winylu i też dobrze, że jakiś tam ślad trwały po tym pozostał. DVD akustyczne z koncertów w Hybrydach. Też taka ciekawa pamiątka po koncercie. No a Friends for Friends, 35 zaprzyjaźnionych z nami zespołów, tak jak powiedziałem, bardziej lub mniej znanych, wykonało nasze kawałki i niektóre wersje, powiedziałbym, są zjawiskowe, zaskakujące i muszę powiedzieć, otwierające horyzonty, bo to jak niektórzy artyści spojrzeli na naszą twórczość i szczerze mówiąc w mojej percepcji się nie bardzo mieściło, że można tak niektóre utwory zrobić i cieszę się, że jeszcze tego elementu zaskoczenia mogło się pojawić tak dużo, że ta płyta była dla mnie też wielką niespodzianką. To znaczy co chwila byłem zaskakiwany nową wersją, nowym spojrzeniem na utwory i to tylko świadczy o tym, że jednak Fary Bennera to jest zespół o otwartej formule, czyli nasze utwory niekoniecznie muszą być grane w jednej stylistyce, bo czasami można, tak jak Czesław śpiewa, Czesław Mozis zrobił z utworem Pozytywka, można wrócić go do góry nogami, a i nasza Pozytywka i jego Pozytywka mają coś w sobie, czyli generalnie rzecz ujmując potwierdza się teoria, że Fary Bennera to jest zespół, który nie poddaje się schematom i nie poddaje się gatunkom muzycznym przypisanym mu przez tam jakiś tam powiedzmy zwolennik, że ktoś uważa, że a Fary Bennera to fajnie, jak grał ostre rzeczy, jak grał lżejsze, to nie. Ja uważam, że ta płyta udowadnia, że nasze kawałki są z jednej strony ponadczasowe, a z drugiej strony o szerokiej formule muzycznej, otwartości. I to była chyba najlepsza puenta naszej rozmowy, za którą Ci bardzo dziękuję, to była duża przyjemność. Tradycją tego kanału jest również to, że mój gość pozdrawia jego widzów, no i jeżeli ma ochotę, to również zachęca do śledzenia i do subskrypcji. O to Cię teraz poproszę. Subskrybujcie wszystkie tego typu inicjatywy, dlatego, bo niewielu ludzi z pasją zajmuje się jeszcze dzisiaj muzyką i chce to robić. Jeżeli komuś się chce, jeżeli ktoś poświęca swój czas i swoją energię, to warto też jemu poświęcić tę energię i śledzić taki kanał. Jeżeli chodzi o to, co mógłbym powiedzieć telewidzom,
no to wydaje mi się, że nauczmy się wreszcie słuchać muzyki, a nie tego, co mówią o muzyce. Mnie to bardzo denerwuje, jak często ktoś ocenia zespół, którego nigdy nie słyszał, tylko dlatego, że kolega, koleżanka mu coś tam powiedzieli. Ja sugeruję, słuchajmy muzyki, nie tego, co mówią o muzyce, bo muzyka jest tego warta, żeby jej słuchać, a nie warta jest, żeby słuchać o tym, kto co o niej gada. I to samo dotyczy zespołów. Zatem polecam kanał, polecam dobrą muzykę i polecam słuchanie muzyki. To zawsze może poszerzyć wasze horyzonty. Wojtek Wojda-Farbeller. Michał Bigoraj, dzięki. Do zobaczenia. Cześć.